Witam was moi kochani ponownie na kanale Po Prostu Geek, z tej strony Kuba i dziś wracamy z kolejnymi nowościami. Jak obiecałem, będą klocki, są klocki i jest dużo klocków, będzie, tak jest. Dziś wracamy z nowymi Gwiezdnymi Wojnami, bo jak wiecie w piątek był Triple Force Friday i wyszły nowe rzeczy z nowych Gwiezdnych Wojen, nowe zabawki, nowe Lego. Dużo, dużo, dużo nowości w każdym razie i oto jedna z nich dzisiaj, tak jest, a mianowicie Y-Fighter, nowy Y-Fighter, czyli zestaw o numerze 75249. Zapraszam. Dobra, moi kochani, tak jak wspomniałem, mamy dzisiaj nowość, czyli kolejną odsłonę Y-Fightera, chyba jest to już czwarty Y-Fighter, jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi, nie ma z tym żadnego problemu. W każdym razie mamy tutaj nową odsłonę, ostatnio, ile się nie mylę, był żółto-szaro-pomarańczowy, czy jakoś tak, dzisiaj mamy w kolorze biało-czerwono-szarym. Tak właśnie się prezentuje, mamy też nowe figurki, mamy też nowe postacie, także... Się dzieje, moi kochani. Tak wygląda właśnie z przodu ten nasz stateczek. Nie miałem wcześniej żadnego Y-Fightera, więc nie mogę go porównać do innych statków, ale muszę przyznać, że jest całkiem ładny, zgrabny i podoba mi się. Ale naprawdę, naprawdę sama przyjemność. Tak wygląda pudełko z tyłu. Proszę bardzo, mam tutaj pokazane funkcje bawialne. Co się tam dzieje? Tak naprawdę co się dzieje, ale do tego wrócimy za chwilę. Mamy 4 minifigurki, dokładnie 3 minifigurki i 2 droidy. Jeden nowy DO. Ale do tego zaraz wrócimy, jak będziemy prezentować figurki. W każdym razie, tak oto prezentuje się pudełeczko. Myślę, że nie ma co przedłużać, bo pudełeczko każdy może oglądać w sklepie, a my zabieramy się za budowę, znaczy ja zabieram się za budowę tego oto zestawu i wracam do was za chwilę z pełną recenzją, więc nie zwlekam, uciekam. Jo! Okej, mamy tutaj zbudowany zestaw, mamy tutaj figurki, statek, no jest świetny. Kawał statku, co? Naprawdę kawał statku. Będzie gdzie postawić, będzie na pewno bardzo dobrze wyglądał obok Sokoła Millennium. Brakuje jeszcze X-Winga, muszę mieć X-Winga. A wy lubicie X-Wingi? Dajcie znać. W każdym razie, figurki sobie zostawimy na za chwileczkę. Szybka recenzja tutaj tego oto pięknego, bojowego statku kosmicznego, że tak powiem. Zacznijmy od samego stateczku. Statek prezentuje się całkiem ładnie i zgrabnie. Tak wygląda z góry, tak wygląda z dołu. Jak sami widzicie, wygląda świetnie. To jest tył, że nie będę szurał. Przód i dół. Dobra, zacznijmy od dołu może. Jak sami widzicie, konstrukcja jest nawet bardzo spójna. Nic się tutaj nie rusza. Mamy 3 nóżki, na których nasz stateczek stoi. Oczywiście nóżki możemy schować. Pęk i mamy tutaj ładną, płaską powierzchnię pod spodem i bardzo te nogi mi się podobają. Bardzo prosta konstrukcja, ale bardzo mi się podoba. Przechodząc do kokpitu, też bardzo prosty kokpit, szybka. Mamy tutaj jeden klocuszek z nadrukowanymi już przyrządami. Jak widzicie, mamy tutaj kawałek przycisków, czegoś tam widać. Widzicie, na pewno widzicie. No a poza tym, jak mówiłem, ten model jest tym razem biało-czerwono-szary. I tutaj mamy biało-czerwone naklejeczki na froncie, tak samo po bokach, na silnikach. Co poza tym? Poza tym mamy tutaj działko, które obraca się 360 stopni. Tak jest. Bardzo fajnie to wygląda, ta wieżyczka strzelnicza też wygląda świetnie. Mamy, jak widzicie, miejsce na robota, oczywiście na jednostkę Artu, którą możemy tutaj schować, jak to zawsze było w Gwiezdnych Wojnach, że w każdym myśliwcu musiał być droid. No i tutaj też jest miejsce na takiego droida. Co do samej konstrukcji u góry, też prezentuje się bardzo ładnie, bardzo mi się podoba tutaj, jak to wszystko zostało połączone, jakie klocki zostały użyte, te wszystkie zagięcia tutaj przeniesione na drugą stronę, tak samo bardzo ładnie to wygląda, dużo drobnostek, no świetnie, świetnie. Same silniki też bardzo fajne, no zresztą to jest Y-Fighter, na pewno dobrze wyglądają, z przodu mamy kolejne działka, ale mamy też pod spodem kolejne tutaj rakiety, jak sami widzicie tu, tak, nie widzicie,
tu widać i tu widać drugą i możemy z nich strzelać, ale poza tym mamy tutaj na z tyłu pokrętełko. Jak zakręcimy tym pokrętełkiem, wypadają nam bomby. Tak jest. Możemy zrzucać bomby. Mamy takiego, bym powiedział, bombowca nawet troszeczkę. Możemy później z powrotem wziąć i załadować je od góry. I bardzo, bardzo fajne. O, i wypadło. I strzeliło. Co tu się dzieje? Wystarczy tylko dotknąć, a ten statek sam po prostu przeprowadza atak. Nie wiem, gdzie jest teraz taka ważna rzecz jak ta strzałka, ale zaraz ją znajdziemy, bo na pewno gdzieś się tutaj będzie plątać. Także moi kochani, sam stateczek, sam w sobie wygląda świetnie. Naprawdę dobrze się prezentuje na półce, będzie wyglądał świetnie. Konstrukcja, jeśli chodzi o konstrukcję, bardzo mi się podoba. Te różowe silniki, jak sami widzicie, w takim oto kolorze różu, tutaj jest wykończone. Też bardzo ładnie to wygląda. Wygląda to jak centralnie z dalekiej przyszłości. Dobra, nie ma co przedłużać. Naprawdę warto zainwestować w ten zestawik, bo jego cena nie wiem ile wynosi. 300 zł? 299? Nie wiem. Coś obok tego. W każdym razie i myślę, że jest tańszy od swojego poprzednika w ogóle i wygląda tak samo dobrze. A poza tym, tak jak powiedziałem, dostajemy nowe figurki, nowe postacie i na nich się teraz skupimy. Jo! Dobra, moi kochani, oto figurki, które możemy znaleźć w tym zestawie. Jest, jak powiedziałem, 3 minifigurki, 2 droidy. Mamy tutaj jednostkę Astromech Droid, czyli to. Powiedziałbym, że to jest jednostka Artu, bo jest to jednostka Artu, ale tak go tym razem nie nazwali. Jest to jednostka Astrotech Droid w kolorze selenowym, morskim. Jak widzicie, dół takie same jak nadruki jak w jednostce Artu, tylko różni się nam oczywiście tutaj górną częścią, czyli tą obrotową głową, którą widzicie. Poza tym bardzo ładna figurka. Mamy też nowego droida. Jeszcze do końca nie wiadomo, co to za droid i skąd on się wziął. Jest to DO albo DZ0, nie wiem. D0 albo DO, nie wiem, jakiś w każdym razie. I nowy droid, też zrobione coś na modłę BB-8, czyli z kręcącym się kółeczkiem i na górze mamy jakiś dodatkowy panel, część, głowę, nie wiem, coś takiego. W każdym razie mamy to i jak wam się podoba, dajcie znać, jak wam się podoba ten oto maluteńki droidzik. I tak, i zostały nam trzy figurki. Mamy tutaj figurkę First Order, tak? First Order Snowtrooper, tak? Czyli mamy Snowtroopera, zimowego żołnierza. Bardzo fajna figurka, jak widzicie, ma tutaj płaszcz. Oryginalnie, o ile się nie mylę, Snowtrooperzy, nie, to były Flame Trooperzy, to mieli jeszcze plecaki, a Storm, znaczy zimowi trooperzy byli właśnie tacy. Jeśli chodzi o nadruk, bardzo ładny nadruk, jak sami widzicie, prosty, na białym oczywiście kostiumie, czarne linie, jakieś kieszenie i tym podobne rzeczy. Oni mieli takie długie płaszcze zawsze, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. I tak właśnie było. Możemy przejść dalej. Poe Dameron, tak jest. Trochę mi to przypomina, można powiedzieć, Indianę Jonesa. Jonesa ma taki, jakby to powiedzieć, odkrywca, czy ktoś, kto szuka przygód. Jak widzicie, jakieś spodnie w haki. Mamy tam dużo pasków, na których pewnie jakieś mamy zaczepione rzeczy. Mamy tutaj torbę też w stylu Indiana Jonesa, biała koszula i arafatka, jeśli można tak powiedzieć, czyli chusta. Jak sami możecie zobaczyć, do tego rękawiczki, no kojarzy mi się to po prostu z Indianą Jonesem. Co mogę powiedzieć? I zostaje nam ostatni charakter. Tak jest, ostatni nowy charakter, czyli Zori Bliss. Zori Bliss. Bordowy. Nie wiem jeszcze, co to za charakter, czy dobry, czy zły, ale jak sami widzicie, ma złoty, wspaniały hełm.
z czarną szybką, z tyłu ma wydłużony ten hełm w ogóle. Nie wiem dlaczego tak to jest zrobione. Ogólnie kolor ubrania jest bordowy, właśnie pomieszany ze złotym, tak samo jak możecie zauważyć na kasku. Ma dwa pistolety oraz, z tego co widzimy, ma pas i dwie kabury. Czyli jest to taki trochę cowboy, moim zdaniem, ale to wszystko okaże się oczywiście w filmie. Bardzo ładne nadruki, bardzo, bardzo ładne nadruki. Jak widzicie na pleckach, też ma złoty nadruk. Jeśli chodzi o samą głowę, od tej figurki właśnie jest czarna. I tak jak kiedyś było to robione ze Stormtrooperami. Ciekaw jestem dlaczego. Czy to jest droid, czy kto to jest? Nie ma twarzy, czy ta twarz nigdy nie zostanie pokazana? Wszystko to się okaże, moi kochani, już w grudniu. Już w grudniu. A ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że nie było takie źle. Była to bardzo szybka recenzja, bo ostatnio były bardzo długie i bardzo długo się ciągnęły. Tym razem mam nadzieję, że załatwiliśmy to szybciej. Sam Y Fighter bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba. Mówię, będzie to wyśmienity okaz na półeczkę, żeby sobie stał. Mam nadzieję, że film nie zawiedzie mnie tak bardzo jak poprzedni film i będę się z tego wszystkiego cieszył. Bardzo, 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 bardzo. Taki jest plan. Następnym razem, już za niedługo, mam nadzieję, że za kilka dni, zobaczymy recenzję Jody. Tak jest. Wszyscy narzekają na tego Jodę, a ja wam muszę się przyznać, że bardzo mi się podoba. Nic na to nie poradzę. Naprawdę nic na to nie poradzę. W każdym razie, jeśli podobało, lajcik, subik, komentarz. A ja się z wami żegnam. Bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!